Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. My podobno już wchodzimy na wizję. Także dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To jest nasz kolejny środowy live. W środę o 21:00 spotykamy się, aby porozmawiać na ciekawe kobiece tematy. Dzisiaj mam dla Was wyjątkowego gościa. Jest ze mną Paulina. Paulina jest stylistką i od kilku miesięcy współpracuje z osobistą stylistką Aleksandrą Frączek-Biś, którą być może z Facebooka, z Instagrama kojarzycie. Paulina zajmuje się tym, że pomaga kobietom wyglądać świetnie, pomaga im dobrać ubrania do ich sylwetki, do typu kolorystycznego, robi przeglądy szafy, także jeżeli będziecie potrzebować skorzystać z usług Pauliny, to jak najbardziej będzie do Waszej dyspozycji. A ja tylko sprawdzę, jak nas. O, Ola już pisze, że cześć, także O, napiszcie proszę, jak nas cześć. widać, jak nas słychać, czy wszystko jest w porządku. Dajcie znać dziewczyny, żebyśmy wiedziały, że jesteśmy, bo ja chciałam robić próbę mikrofonu, ale chyba nie muszę. Natomiast na pewno udostępnię teraz ten nasz live też u mnie, żeby osoby, które jeszcze nie są na fanpage'u, a są u mnie na Facebooku i interesują się takimi tematami, mogły także skorzystać. Także na początek chciałam Ciebie, Paulina, zapytać, bo dzisiaj mamy rozmawiać o szafie kapsułowej. Jak mi powiedziałaś szafa kapsułowa, to ja w ogóle spadłam za głowę i mówię, co? O co w ogóle chodzi? Co to w ogóle jest? Podobno bardzo popularne, a ja nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, jak wy dziewczyny, czy wy już coś wiecie na temat szafy kapsułowej, a ciebie powinnabym poprosiła, żebyś nam troszeczkę na ten temat powiedziała, a ja już udostępniam nasze nagranie. Jasne. Przede wszystkim cześć, witajcie. Bardzo miło mi dzisiaj być gościem u Madzi. No i tak, zgadza się, dzisiaj porozmawiamy na temat szafy kapsułowej. Szafa kapsułowa jest to taka idea, która zakłada, że przy minimalnej ilości rzeczy możemy skonstruować maksymalną ilość zestawów, ilość stylizacji, outfitów, które możemy wykorzystać w codziennym życiu. Swoją historię szafa kapsułowa już ma w latach 70., kiedy to w Anglii został otwarty butik, gdzie po prostu ta idea kompletowania ubrań do siebie pasujących się rozpoczęła. Później Donna Karan, 10 lat później, stworzyła całą kolekcję kapsułową, gdzie każdy element pasował do każdego elementu. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby każdy element, czyli każda bluzka, pasowała do każdych spodni, które mamy w szafie. Dlaczego to jest teraz takie popularne? Myślę, że dlatego, ponieważ świat dąży do minimalizmu. Jesteśmy trochę, mamy przesyt, nadmiar rzeczy i chcemy być takimi esencjalistami. I myślę, że to jest właśnie taka jedna z dróg tego, aby zachować zdrowy rozsądek gdzieś w modzie, w zakupach, w komponowaniu naszego stylu. Z tego, co mówisz, dla mnie to brzmi też jak taka bardzo łatwość i wygoda później w noszeniu, bo jakąkolwiek założę spódnicę, to do większości moich bluzek też będzie mi pasować po prostu. No tak, no, to właśnie o to chodzi, bo no, która z nas nie stanęła kiedyś przed szafą, złapała się za głowę i pomyślała, kurczę, no, nie mam co na siebie włożyć, tak? Natomiast tutaj, jeżeli mamy już do czynienia z szafą kapsułową i mamy podobierane dla siebie odpowiednie elementy, to nie mamy tego problemu. Stajemy przed szafą i skompletowanie stylizacji na dany dzień zajmuje nam dosłownie kilka chwil. No, w zależności oczywiście, czy się przygotowujemy dzień wcześniej, czy tego samego dnia, po prostu wiemy, że którą rzecz nie wyciągniemy, to będzie do siebie pasowała. I o co jeszcze chodzi w szafie kapsułowej? Chodzi też o to, że mimo, że mamy małą liczbę ubrań, bo koncepcja szafy kapsułowej opiera się mniej więcej na kilkunastu do kilkudziesięciu sztuk odzieży. I cała sztuka polega na tym, że mając tak mało odzieży, możemy stworzyć zestawy i nie wyglądać nudno. Na przykład taka blogerka, która spopularyzowała w ogóle szafę kapsułową, odkryła to, że przez 33 dni nosząc, nie, przez 3 miesiące nosząc 33 sztuki odzieży, wszyscy wokół niej w ogóle się nie zorientowali, że
ona ciągle nosi te same ubrania. Więc super, super, naprawdę. Okej, widzę, że dziewczyny właśnie piszą, cześć Kasia, cześć Klaudia, cześć Iwonka, fajnie, że dołączacie. Klaudia mówi, że ma tak przed każdą imprezą, że nie ma co na siebie włożyć. I ja was właśnie chciałam zapytać, dziewczyny, która z was tak ma? Bo mi bardzo często się zdarza, że otwieram szafę, nie mam 33 ubrań, a myślę, że mogę mieć 333. Staję i po prostu patrzę i mówię, kurczę, jak teraz to skomponować? I czasem dużo czasu mi też zajmuje, żeby podobierać to do siebie, żeby fajnie wyglądało, a jeszcze do tego wszystkiego później dopasować buty, tak, i wyjść, to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. A jak to jest z tymi ubraniami, które się w tą szafę wlicza, jak to w ogóle działa? To znaczy tak, generalnie powiedzmy sobie, że w skład szafy kapsułowej wchodzą tak wszystkie bluzki, t-shirty, koszulki, kurtki, swetry, spodnie, spódnice, sukienki, odzież wierzchnia, buty, torebki. Natomiast to, czego się nie wlicza, to przede wszystkim bielizna, skarpetki, piżama, taka odzież domowa. Nie wlicza się też odzieży sportowej i takiej na większe wyjścia, na jakieś imprezy czy na jakieś śluby, takiej okolicznościowej. Tak samo z butami i torebkami okolicznościowymi. Natomiast cała reszta, tak. Aha, jeszcze nie wlicza się czapek, rękawiczek i szalików, tych akcesoriów takich zimowych. Czyli no chociaż letnich też. Generalnie, a reszta 33 sztuki. To znaczy, nie, z tego względu, że jeżeli już mówimy o tej szafie kapsułowej i o tym, że to jest minimalizm, no to jednak zdroworozsądkowo byłoby też zachować minimalizm w dodatkach, prawda? Dobra, nie, no oczywiście żartowałam, natomiast no, tak jak mówiłaś o tym, te 33 sztuki, nie wiem dziewczyny, czy któraś z was wyobraża sobie mieć 33, tylko 33 jakieś rzeczy w szafie. I ona właśnie pisze, że jutro idzie po 2 tygodniach do pracy, miałaś kwarantannę, rozumiem, Iwonka, i zapomniałaś już, co masz w szafie, także czas gdzieś tam pewnie zerknąć. A powiedz generalnie, dla kogo taka szafa jest, u kogo się to może sprawdzić, kto chętnie z takich rozwiązań korzysta? Na pewno dla kobiet, które nie chcą mieć dużej ilości ubrań w swojej szafie, a z różnych względów, czy to ze względów ekonomicznych, czy ze względów podejścia do życia. Także to na pewno. Dla tych osób, które chcą łatwo łączyć swoje ubrania w zestawy. Dla tych, których właśnie chcą mieć taką łatwość ubierania się codziennie rano. Myślę, że tak samo dla osób, które marzą o posiadaniu takiej szafy idealnie dopasowanej do swojej sylwetki, do swojego typu kolorystycznego. Dla osób, które chcą zaoszczędzić czas i pieniądze również na zakupach. Ponieważ szafa kapsułowa daje też taką jakby możliwość zaoszczędzenia, dzięki temu, że po prostu kupujemy mniej, bo wszystko to, co mamy, jest idealnie dla nas dobrane, dla nas dopasowane, kupujemy mniej, a jeżeli kupujemy mniej, to wydajemy oczywiście mniej i co w związku z tym możemy sobie też pozwolić na droższą, lepszej jakości odzież i też właśnie tutaj w szafie kapsułowej jest taki pewnego rodzaju nacisk na to, żeby te ubrania właśnie były dobrej jakości, bo jeżeli one mają nam posłużyć przez kilka sezonów, to ważne, żeby one były dobre jakościowo, tak? Żeby nie kupować takich po prostu rzeczy na raz, bo to jest zupełnie wtedy bez sensu. To była promocja, 15 zł, t-shirt i tak. No tak, no ile pochodzimy w takim t-shircie, prawda? To jest pierwsza rzecz. Poza tym szafa kapsułowa ma takie plusy też, między innymi, że dzięki ograniczeniu tej ilości ubrań wpływamy na środowisko, bo właśnie mniej tych ubrań zużywamy, jest po prostu mniej, zmniejszamy konsumpcję, tak? Przyczyniamy się do tego po prostu. Klaudia zapytała, jeżeli chodzi o takie must have właśnie takiej szafy, to jakie ubrania no, koniecznie powinny się tam znaleźć? Na co zwrócić tę uwagę? Nie odpowiem na to pytanie z jednego prostego względu. Po prostu uważam, że nie ma czegoś takiego jak must have każdej kobiety. Każda kobieta jest inna i mimo tego, że być może wyglądamy podobnie,
to możemy pełnić inne role społeczne, to możemy mieć inny typ kolorystyczny, możemy mieć inną sylwetkę i nie jestem w stanie odpowiedzieć, co każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Jestem, zawsze sceptycznie podchodzę do takich artykułów, które gdzieś są tam w sieci wpuszczane, że ty to musisz mieć w swojej szafie. Niekoniecznie, jeżeli to jest niekorzystne dla mojej sylwetki, czy to nie jest mój kolor. Nie. Czy po prostu to się nie sprawdzi też w mojej szafie ze względu na to, że wykonuję taki czy inny zawód, prawda? No bo najczęściej to się pojawia, że każda kobieta powinna mieć czarną ramoneskę. No nie. Mhm. Niestety. Okej, no ja nie mam, mam rozową. Ja to samo pytanie ci zadałam. Tak. Tak jak gdzieś tam ustalałyśmy temat, to mówię, a może takie 5-7 produktów, które powinno być w szafie każdej kobiety, i od razu mi Paulina też odpowiedziała, że nie, to nie temat, więc już teraz rozumiem. A powiedz mi, jeżeli chodzi o, dobra, powiedzmy, że temat szafy kapsułowej mi się spodobał, jest to coś, co mnie zainteresowało, a to jak w ogóle się zabrać do tworzenia tej szafy? Czy można ją sobie skomponować samemu, czy to faktycznie potrzebujemy pójść ze stylistką? Jak ty to widzisz? Nie, oczywiście, że możemy sobie sami zaprojektować swoją szafę kapsułową, ponieważ szafa kapsułowa musi być bardzo dobrze przemyślana, bardzo dobrze dopasowana do nas. I tutaj zalecałabym rozpocząć od takich wielkich porządków w swojej szafie. Dokonania dokładnego przeglądu tego, co w tej szafie się już znajduje. Oczywiście zostawić tylko to, co jest zgodne z naszym typem sylwetki, z naszym typem kolorystycznym, dopasowany do naszych aktywności, do naszych ról społecznych, i dopiero wtedy możemy stworzyć sobie listę rzeczy, które będziemy potrzebować, żeby ta garderoba miała jakikolwiek sens. Należy sobie przemyśleć. Idziemy na zakupy, tak? Mhm. Po prostu, że idziemy na zakupy, tylko najpierw robimy przegląd szafy, a później zastanawiamy się, co jest mi w ogóle potrzebne, jakie rzeczy w tej szafie mojej powinny się znaleźć, które będą mi pasować, i wtedy idę na zakupy. Nie kupuję rzeczy, bo są w promocji, tylko dlatego, że są mi potrzebne. Nie, 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 nie. Właśnie chodzi o to, żeby to była bardzo dobrze przemyślana szafa, żeby te ubrania były dopasowane maksymalnie do nas i żeby wszystko ze sobą grało. Tak samo ważne są kolory. No ja jako kolorystka, to jest moje zboczenie zawodowe, więc tutaj będę kładła duży nacisk na to, żeby bardzo przemyśleć sobie swoje kolory, swoją paletę barw. Jeżeli jesteśmy po analizie kolorystycznej i znamy swój typ kolorystyczny, to żeby w oparciu o wyniki budować właśnie tą szafę kapsułową, bo przeważnie też możemy znaleźć takie informacje w sieci, że szafa kapsułowa to przede wszystkim biały, czarny, szary, beżowy, granat. Natomiast można też podejść do tego w inny sposób, w oparciu o właśnie swoją paletę barw, ewentualnie dodając jakieś tam kolory akcentujące. Natomiast należy pamiętać, że nie trzeba się zawsze trzymać tak bardzo kurczowo tego, co jest. Okej. Czyli najpierw analiza, przemyślenia i dopiero wtedy gdzieś tam uderzamy na zakupy. Dziewczyny, napiszcie proszę, jak wam w ogóle taki temat szafy kapsułowej się podoba, co na ten temat sądzicie, i dajcie znać w ogóle, jak wam się podoba też to, o czym teraz z Pauliną rozmawiamy, jak dla was taki dzisiejszy temat. Widzę, że pojawiają się też pytania, także też chciałam was poprosić o to, że jeżeli jest coś, o co chcecie zapytać, to pytajcie. Klaudia podpytuje Paulina, jak zrobić sobie taką analizę kolorystyczną? To znaczy tak, jak zrobić analizę kolorystyczną? Polecam wykonanie profesjonalnej analizy kolorystycznej u kolorystki. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej. Zaraz wam wszystko podlinkuję. Natomiast można też podejmować próby wykonania analizy kolorystycznej samodzielnie. I też wszystkie materiały można znaleźć u Oli na blogu. Też zaraz wszystko wam tutaj podlinkuję. Serdecznie was zapraszam do tego, żebyście się z tym zapoznały, ponieważ odkrycie własnego typu kolorystycznego daje ogromne możliwości do budowania własnej garderoby. To jest coś, co otwiera nam oczy na świat. Mhm.
Ja myślę sobie, że to jest w ogóle chyba taka jedna z najbardziej kluczowych rzeczy, żeby później móc dopasować sobie ubrania i wiedzieć, w czym nam dobrze, bo faktycznie można założyć piękną czarną sukienkę, mogą założyć dwie kobiety, jedna będzie wyglądać dramatycznie, a druga będzie wyglądać po prostu jak milion dolarów i to może być ten sam zupełnie ciuch, ale po prostu nie ten kolor, prawda? Więc, dokładnie, dokładnie. I właśnie analiza kolorystyczna służy temu, żeby odkryć te kolory, w których wygląda się jak milion dolarów i żeby wyeliminować te kolory, które totalnie nas poszerzają, źle wpływają na odbiór naszej urody. Myślę, że to jedna z kluczowych rzeczy też, żeby w ogóle dopasować i ubrania, i też kolory w makijażu do siebie później, więc ja Wam bardzo polecam, dziewczyny, też zwrócić uwagę na to, na właśnie w jakich kolorach jest nam dobrze i albo zrobić sobie analizę, a najlepiej faktycznie się na nią decydować, bo te analizy dostępne to najczęściej te dzielące nas tylko na cztery typy, prawda? Wiosna, lato, jesień, zima i to jakby tak czasami potrafimy wyczuć, ale już przy tej Waszej pogłębionej analizie 12-kolorowej robi się troszeczkę trudniej, a tutaj jest dokładna też opis, które ubrania, które kolory będą, znaczy które kolory ubrań będą nam najbardziej pasować i te takie główne, dodatkowe, więc bardzo myślę, to ułatwia później życie. Tak, też trzeba pamiętać, że to też jest bardzo taka sprawa indywidualna i dwie osoby tego samego typu kolorystycznego mogą gdzieś tam się między sobą różnić i te kolory też mogą być troszkę inne, dlatego warto się zapoznać jakby głębiej w tematykę. Tak samo jak mówisz o kosmetykach, także ja ostatnio była premiera mojego e-booka o pomadkach i właśnie doborze kolorystycznym dla 12 typów urody też polecam sobie pobrać. Dostępny u Oli, ten e-book. Oj, straciłam łączność. Mówię, że dostępny u Oli ten e-book. Halo, halo? Halo, halo? Słyszymy się? Paulina, słyszysz mnie? Mnie nie słychać, czy ciebie nie słychać? Zniknęła Paulina. Dziewczyny, dajcie znać, czy mnie słychać, bo Paulina nam gdzieś uciekła. Mam nadzieję, że zaraz się pojawi. A czy wy mnie słyszycie? Nie? Dobra, to ja Cię, Paulina, ponownie widzę. Halo. Czy Ty widzisz, czy Ty słyszysz? Halo, halo, ja Cię halo, widzę. Halo, halo. Halo, halo. Mnie widać, a Ciebie... dziewczyna, słyszycie teraz Paulinę? A Paulina, Ty zniknęłaś, a ja jestem. Nie wiem, co się stało. Dobra, mnie słychać. Paulina, teraz nie wiem, czy słychać Paulinę. A dziewczyny, napiszcie proszę, czy Paulinę też było słychać przed chwileczką, czy tylko mnie słyszałyście przed chwilką, bo coś nam się tutaj, zobaczcie, podziało, jakieś problemy techniczne. Czyli Paulinę też było mnie widać i słychać, a Paulinę widziałyście i słyszałyście przed chwilką, jak się pojawiła? Ja sobie zresztą sama wejdę i zobaczę, bo mi tutaj, widzicie, Paulina zniknęła, było ją widać. Dobrze, no to tylko Paulina mnie nie słyszała chyba. A to zaraz jej napiszę, że ją widać. Dobra, teraz już nam w ogóle Paulina nie potrafi wejść. To słyszałyście nasze halo, 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 halo. Dobra, no to widzicie. Napiszcie proszę, dziewczyny, w międzyczasie, zanim Paulina tutaj do nas wróci, jak dla Was ten temat szafy kapsułowej, bo no, powiem szczerze, że mnie samą zainteresowało bardzo ta możliwość i w ogóle takie podejście z przemyśleniem do zakupów. Nie wiem, ja nigdy nie tworzę listy, jak chodzę na zakupy i ciuchowe, i spożywcze, a widzę, że chyba miałoby to sens. No, to czekamy na Paulinę. Dobra, ja Paulinie napisałam, że ją było widać, było słychać, że może mówić, jak się pojawi ponownie, a dajcie znać właśnie, jak dla Was ten temat właśnie szafy kapsułowej, takie podejście do właśnie takiego planowania swoich zakupów, jak Wam się to podoba? No, dokładnie. I to jest w ogóle, tak sobie pomyślałam, że to jest w ogóle genialne, że właśnie z kilku ubrań możemy stworzyć taką pełną garderobę i nie zastanawiać się, czy my to mamy, czy my tego nie mamy, czy będziemy się miały w co
w co ubrać. Kapsułowa kosmetyczka, dokładnie. To też mógł być, Klaudia, fajny pomysł. Dobra, Paulina, no to my Cię już widzimy. Jestem, przepraszam. Tak, teraz wszystko słyszę. Dobrze, no to wróciłyśmy. Widzicie, dziewczyny, że jesteśmy na żywo przynajmniej, więc to się dzieje tutaj naprawdę. Czasem są problemy i czasem możemy znikać, także takie rzeczy też się dzieją. Aha, Iwonka, mówisz, że masz ulubione ciuchy, a nie jesteś pewna, czy są w Twojej kolorystyce. I słuchajcie, bardzo Was zachęcam do tego, żeby raz poubierać się, posprawdzać, ale fajne, bardzo fajny jest przegląd szafy. Ja no już parę lat temu miałam taki przegląd właśnie z Aleksandrą Frontczak-Wiś i ona pomogła mi w ogóle potworzyć nowe układy z tego, co mam w swojej szafie, zupełnie w nowy sposób podejść do tych ubrań, które mam. Zrobiła mi też listę tego, co powinnam sobie kupić, czyli tak naprawdę stworzyła mi trochę taką szafę kapsułową na tamten czas i rzeczywiście te zestawy, które miałam, bardzo długo mi się też później sprawdzały i w nich chodziłam, więc myślę, że taki przegląd to jest też naprawdę świetne rozwiązanie i świetny pomysł. A powiedz jeszcze, Paulina, jeżeli chodzi o szafę kapsułową, czy są jakieś osoby, u których to generalnie nie zadziała, którym się to nie sprawdzi, które nie skorzystają z takiego rozwiązania prawdopodobnie? Tak, na pewno nie sprawdzi się to u kobiet, które są fasjonistkami, które kochają ubrania, które mają trzy pokoje szaf, takie, które kochają chodzić na zakupy, potrzebują zmian, lubią bardzo wzory, lubią różne kolory, lubią łączyć ze sobą w takie niestandardowe kombinacje wchodzić, takie, które po prostu lubią bawić się modą, tak? I dla których minimalizm nie jest kompletnie dobrym rozwiązaniem, ponieważ dobrze się właśnie czują, kiedy mają tego dużo, kiedy mają duży wybór, ale to też jest tak, że to jest właśnie, te osoby powinny mieć taką świadomość i łatwość w komponowaniu tych wszystkich ubrań ze sobą, tak? Bo jednak jak mamy tą szafę kapsułową, to jest zdecydowanie łatwiej, natomiast jeżeli już Ola to tak ładnie nazwała szafa koncepcyjna. Jeżeli mamy taką szafę koncepcyjną, to należy zwrócić uwagę na to, że po prostu musimy być świadomi siebie, świadomi swoich ubrań i tego, jak najlepiej to ze sobą połączyć, jak najlepiej to ze sobą zgrać. Tak, żeby po prostu to była przyjemność. Czyli jeżeli jesteśmy szybkie, praktyczne, to wybieramy szafę kapsułową i to się u nas może świetnie sprawdzić i warto na taki temat zwrócić sobie uwagę. Tak, Ela, są inne kolory niż czarny, jest ich nawet sporo i są różne odcienie czarnego też, prawda, Paulina? Więc różnie możemy z tym wyglądać, zdecydowanie. Dziewczyny, czy jest jeszcze coś, o co Wy chciałobyście podpytać, co Was zastanawia, jeżeli chodzi o tą szafę kapsułową, czy coś jeszcze Paulina by Wam mogła podpowiedzieć, tak żebyście dobrze się czuły z tym tematem i jak będziecie szły na zakupy, a jeszcze można, to wiedziały, co sobie po prostu kupić. Także dajcie znać, jeżeli jest coś jeszcze takiego, o co Wy chciałobyście podpytać, bo ja już przynajmniej wiem, czym szafa kapsułowa jest i widzę, że to może być temat dla mnie całkiem ciekawy. I ja jeszcze tylko wspomnę o tym, że jeżeli chcecie zbudować idealną szafę dla siebie, czy to szafę kapsułową, czy to szafę właśnie koncepcyjną i jesteście na takim etapie, że chcę, ale nie bardzo wiem, jak się do tego zabrać, to serdecznie polecam kurs online Szafa Idealna. Zaraz Wam też tutaj podlinkuję i tam zostaną rozwiane Wasze wszelkie wątpliwości. Okej. Okay. Już rzucam linka. Dobra, czyli też z czegoś takiego można skorzystać. Tak. I myślę, że ja będę jedną z pierwszych osób, która się w takim razie będzie online uczyć o ciuchach. Okej. Okay. I widzę, że Ela też. Dobra. Dziewczyny, czy jest coś jeszcze, o co chciałobyście w ogóle podpytać? Co Was zastanawia? Czego byście potrzebowały teraz od stylistki? Aha, powiedz Paulina jeszcze, bo też zaczęłaś mówić o tym, że wzory to bardziej w szafie koncepcyjnej. Czy w kapsułowej generalnie raczej wybieramy takie monochromatyczne? Tak? To by się trzeba było powiedzieć kolory? Raczej tak z koncepcji tak, natomiast
nie mówi się nie, no, nie można komuś czegoś zakazać. Natomiast wzory będą o tyle kłopotliwe w szafie kapsułowej, że jeżeli będziemy chcieć ich mieć kilka, to może być nam ciężko je połączyć. A pamiętajmy, że szafa kapsułowa to jest właśnie to, że każda bluzka łączy się z każdymi spodniami, z każdą spódnicą i po prostu możemy sobie tak mieszać te wszystkie ubrania ze sobą i to wszystko wygląda dobrze. Jeżeli będziemy się tam decydować na jakieś takie specyficzne wzory i będziemy chcieli łączyć jedno z drugim, nie zawsze wtedy może nam to dobrze zgrać, dlatego tutaj trzeba zachować taką pewną ostrożność, wyczucie i wiedzieć, jak też łączyć te wzory ze sobą. Okej, okay, dobra, czyli bezpieczniej, mniej wzorów zdecydowanie. Szafa kapsułowa, tak, tak. W ogóle taka prostota, minimalizm, to są właśnie założenia szafy kapsułowej. Okej, okay. Dobra, no to dla mnie chyba temat wyczerpany i chyba już ja sama czuję, że wiem wystarczająco dużo. Jeżeli coś Wam dziewczyny jeszcze chodzi po głowie, to pytajcie, na pewno jeżeli pojawią się tutaj komentarze, to też powinna zajrzeć jeszcze, ewentualnie podpowiesz dziewczynom. Tak, oczywiście. Ja tylko jeszcze od siebie chciałabym dodać, że należy pamiętać, że szafa kapsułowa też jest właśnie taką koncepcją, którą wykorzystujemy jakby sezonowo, czyli inna będzie szafa kapsułowa na lato, a inna szafa kapsułowa na ten drugi sezon jesień-zima. Zazwyczaj mamy tak wiosna-lato, jesień-zima. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby jak największą ilość ubrań mieć takich międzysezonowych, natomiast całą resztę z nadejściem tam września wymieniamy na sezon jesień-zima, no i potem na wiosnę tak samo. Okay. Także to nie jest, że tam jest to kilkadziesiąt sztuk odzieży na cały rok, całoroczne, okay. Tylko po prostu na sezony. Można mieć te kilkadziesiąt na wiosnę, lato i drugie kilkadziesiąt na jesień, zima. Natomiast faktycznie, jeżeli tutaj myślimy o minimalizmie, no to ważne, żeby to zachować i jakby najwięcej tych ubrań było takich wielosezonowych. Dobra. Czy jakieś teraz rzeczy, które szczególnie, nie wiem, warto kupić właśnie, jeżeli myślimy o sezonie na jesień, zima, coś takiego, co w tej szafie kapsułowej może się dobrze sprawdzić? Oczywiście, no, znowu, może nie dla każdego, ale generalnie z takich rzeczy, które są warte uwagi, bo już się złapałam na tym, że to znowu takie pytanie, które mi powiesz, że nie, absolutnie tak nie jest, więc... To znaczy tak, no najważniejszą jakby rzeczą w sezonie jesień-zima jest okrycie wierzchnie, tak? Więc tutaj należy sobie przemyśleć, czy potrzebujemy jedno, czy potrzebujemy dwa, bo oczywiście może się tak zdarzyć, że od poniedziałku do piątku pracujemy sobie w biurze, natomiast weekend szalejemy gdzieś na wycieczki leśne, tak? To nie możemy kazać tej jednej osobie chodzić tylko w płaszczu. Wiadomo, że potrzebuje tych okryć wierzchnich kilku, więc przede wszystkim należy sobie bardzo dobrze zaprojektować, zaprogramować tą szafę stricte pod siebie. Okej. Okay. Dobra, no to co? Chyba mamy wszystko. Widzę, że dziewczyny tak zamilkły i że pytania przestały się pojawiać, także zakładam, że już większość pytań zostało zadanych. Jeżeli będziecie jeszcze chciały coś podpytać, to pytajcie tutaj Paulina. Macie też już kilka linków, gdzie możecie zajrzeć, gdzie możecie zrobić sobie analizę kolorystyczną, gdzie możecie skorzystać z analizy od dziewczyn i gdzie i więcej na temat szafy kapsułowej też Ola podrzuciła nam link, także tam też możecie więcej doczytać i kurs Szafa Idealna też już tutaj jest, także dziewczyny zaglądajcie, korzystajcie. Ja Ci Paulina bardzo w ogóle dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za to, że tutaj dzisiaj z nami byłaś i podzieliłaś się tą wiedzą i w ogóle temat wybrałaś, bo tak naprawdę to Paulina, słuchajcie, wybrała mi ten temat, także temat wybrałaś idealny i myślę, że dla wielu z nas będzie bardzo wygodnym pomysłem na to, żeby komponować sobie ubrania tak, żebyśmy stawały przed szafą i po prostu wiedziały dokładnie, co na siebie dzisiaj włożyć i w czym będziemy wyglądać dobrze. No i tego sobie i Wam, dziewczyny, bardzo, bardzo życzę na ten sezon i wszystkie kolejne, po prostu kiedy będziemy ubrania kupować. Także wielkie dzięki za dzisiaj. To ja serdecznie dziękuję za zaproszenie, za możliwość zainspirowania kolejnych kobiet do szukania zmian i zindywidualizowania swojej szafy, o, w ten sposób. Także bardzo serdecznie polecam, zapoznajcie się z tym, jakim typem kolorystycznym jesteście, jaką sylwetkę posiadacie. Zastanówcie się,
co was definiuje, jakie role społeczne, jaka jest wasza praca, jakie macie hobby, co robicie popołudniami, gdzie chodzicie wieczorem. I przemyślcie to wszystko i fajnie sobie zaprogramujcie własne szafy. Super, to wielkie dzięki raz jeszcze. Dziewczyny, wam przyjemnego wieczoru, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło, powodzenia, do zobaczenia, pa! Dzięki serdeczne, trzymajcie się, pa!